Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od złotówki do gotówki. No i dzisiaj co, jak widzicie, nietypowo troszeczkę, bo jadę lawetą. A dlaczego, to zaraz zobaczycie. Polecimy sobie na gospo i to wam tam wszystko zaraz dopowiem. No ale co, na samym wstępie, Sardo, proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika, dzwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Co, Snardo, 15 apeczek w górę się równa kolejny odcinek, a dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag prezent albo hashtag pracownik, a ja wam przypnę serduszko. Dlaczego hashtag pracownik czy tam hashtag prezent? Ponieważ, jak wiecie, to nie było za ciekawie. Właśnie akurat jadę tędy, żeby nie widział, bo coś wiozę na tej pace. Dla niego. U młodego się nie udało, więc postanowiłem, że dla pracownika rekompensatę jakąś zrobimy, bo chcę, żeby jednak wrócił, bo aktualnie nie mam żadnych rąk do pracy, bo ani młodego nie ma, ani właśnie pracownika. Dlatego zaraz tu wam pokażę, co to jest na tej pacy, co tam się znajduje. I chciałem jeszcze wam pokazać, że jak widzicie, bo jak pamiętacie, zgaszę sobie tą lawetę, pozwolę. W poprzednim odcinku była u mnie mafia. Ja jedna jest na gospodarstwo zrobiła. No i co? John Deere stoi. Kluczyki jeszcze znalazłem jakieś zapasowe gdzieś tam w szafie miałem, bo musiałem to jakoś poszukać, no bo wiecie, a on tak stał tutaj na środku, no to ciężko było go w ogóle by tu przetransportować jakoś. Więc jak widzicie, stoją dwa ciągniki z przyczepami, a dlaczego to zobaczycie w następnym odcinku, bo są już po prostu przygotowane, bo miało być to dzisiaj, ale zrobimy sobie to w następnym odcinku, bo no, wpadłem właśnie na pomysł z tym prezentem od pracownika, żeby się odwdzięczyć mu. Więc co, ja bez żadnego przedłużania pokażę po prostu, co to jest i zaraz się pojedziemy do niego. Zobaczcie, jaki elegancki sprzęt dla niego kupiłem. Honda NRK, to jest 750 chyba. Jakoś tak, nie pamiętam w sumie. Ale jest, taka Honda piękna, wspaniała. Wyrwałem za 7000, fajna cena. Ładnym też bardzo stanie, jest taka czyściutka, to jest troszeczkę tylko brudna. Ale to wiecie, idealnie też nie może być. No i co, no mówię, tak jak mówię, mafia na razie nie udziela się, bo nie tu. Nie udziela się tu mafia, nie było jeszcze jej. Więc trzeba się cieszyć, nie wiadomo, trzeba się cieszyć, że ich tu nie ma. Bo no nie wiem, co się teraz wydarzy. Będziemy trafem mieli zabrać tego Jindira. Jakoś ich nie ma, nie wiem, czy się rozmyślili, czy jakiś, nie wiem, plan jakiś tam już snują, nie wiem. Naprawdę nie wiem. No i ogólnie do pracownika. Jak pamiętacie, mówili coś o Krystku, czyli o pracowniku. Ewentualnie, no nie wiem, będę musiał się o tego zapytać. Ja mam nadzieję, że jakoś to nie ma. Ewentualnie, jak może nawet on za tym stoi, to może jakoś to odwoła. Najlepiej by było. Dobra, lecimy sobie do niego. O, tu siedzi. O, jedzie. Ale pojechał. Mu w ogóle podobałaby ten do tego swojego rumpla. Gowanika swojego, ma takie podobne, bo to jest ten sam model, tylko że tu jest na lawetę przerobiony. Ma taki sam kolor, prawie że. Dobra, zajeżdżamy tu. Ale poczekajcie, bo on nie widział. Dobra, cofam. Te płoty. Tu zostawię, żeby on nie widział. Na razie. Powiem, że mu przyjadę, w razie czego idziemy. A nie wiem, czy mnie rozpoznał, pewnie nie. Dobra, widzę, idziemy tutaj do pracownika. Sorry, widzę, w ogóle nie zacięcia, ale musiałem tylko z lawety baterię wymienić nową, bo miałem tą jeszcze taką nienaładowaną do pełna i musiałem wymienić, bo się rozładowała, ale dobra, coś tu dziesiątku jeździ za tym podwórkiem chyba. Co on tu robi? Co on tu po polu jeździ? A ty czego tu? Witam. Jakie witam? Opuść podwórko, bo zaraz ci postrzelę. Wynocha stąd. Nie. Wyjdź stąd. Nie. Bo co ty ale robisz? Ale stój! Po co ty przyjechałeś? Nie to, ma stój, to jest BM-ka, gdzie jest BM-ka? A, wywiozłem. Wywiozłem, bo się wyprowadzam. I jak stąd wyprowadzasz? No wyprowadzam się. Jak gdzie? A, no nieważne już, do innej wioski. Jak do innej wioski? Co ty mi tu gadasz? No do innej wioski, dobra. Nie będę gadał, bo tam czeka. No nie! Stój! Odrądź się. Odejdź, bo. Nie! Bo przyjadę! Nie! Przyjadę cię! Odejdź! Ale stój, bo ja coś dla siebie mam! A ja nie chcę od ciebie, człowieku! Bękę ci naprawię! A nie, ja nie chcę już, ja sam co ty, jakieś kartony masz?
No bo tu ubrania są moje, bo ja tu mieszkam z rodzicami. I ja, ty się wyprowadzasz? A na inna wioska, co cię to obchodzi? No obchodzi mnie. Jak chcę pracownika mojego. A nie będziesz jego. Jak to nie? Dobra, no nie czekaj, ci pomogę z paletą. Dawaj tu, łap. Dawaj! Dobra. Szybko. Dobra. Dobra. Burto się dopcha. Ty, ale bo tu chyba się zakreśliło coś. Dobra, czekaj. Nie no. O. Czego tu? No prezent mam. No ja nie chcę prezentu. Za to IBM-kę też ci naprawię. Ja muszę jechać, na razie. Aha. Gdzie mam IBM-kę? Jego czas zarzucił. Dobra, widzę, siadam na tą lawetę. Jadę za nim. Zobaczymy, gdzie on mieszka. Może, nie, może dziś... Nawet na tym sąsiednią wioskę do niego pojadę. Dobra, jedzie. Ej, zwolnił. Jedź! Czekaj, cię widzę, ja tu przystanę sobie. Dobra, jedzie. On chyba stereo nie kłamał. Ej, dobra, szybko, bo ja go zgubię. Ale motorynka elegancko się trzyma. Motorynka, zresztą nie, taka motorynka, gdzie on pojechał. Którą? Na stację? Nie widzę go na stacji. Tam chyba musiał pojechać, nie indziej, jakby tam go nie widać. Nie, tu pojechał. Gdzie on pojechał? Tu go nie ma jednak. Nie. Gdzie on był? Gdzie on pojechał? Dobra, nie wiem, jadę tędy. Jedzie. Jedzie. Upolny mi pojechał. Nie, no i się wyjdę zaraz, że jadę za nim. Nie, może nie widzi. Dobra, jadę prosto. Gdzie on jedzie? Czy ja mogę... Czekajcie, tam jest, w tamtą stronę. Ta polność się kończy. Elegancko. Musimy jakieś pola też pokupywać. Mleko jeszcze trzeba wywieźć. Kółbek, będzie pieniążki będą. Tu w ogóle jakiś nowy sąsiad jest. Czy tutaj kombajnik? Tralalala. Drogą wyjechał, czy gdzie on jest? Nie, no gdzie on pojechał? Dobra, jadę. Do Polno, zobaczymy. Bo wyjechać już chyba nie wyjechał, to jest niemożliwe. Nie wiem, gdzie on mógł pojechać. Dobra, jadę jeszcze raz tam. Do przodu. Może już na asfalcie gdzieś tam jest, jadę szybko. Motorynka mi zaraz padnie. Ścigacz. Dobra, szybko. Tak, nie mogę zgubić. Jak to widzę, mieszka. Ale to wtedy jako niech opólnymi? Gdzie on jej mnie? Ewentualnie, że chciałem po prostu kiwać. Widział, że ja za nim jadę. Tu go nie ma. Może tu gdzieś wjechał na kogoś podwórko. Też go nie ma. Ty, co on robi? Rozładowuje się. Ale zajeżdżam na chodnik. Motorynka jest? Jest, trzyma się, dobra. Jadamy. Skoczymy sobie, cyk. A co ty robisz? Co? Wypadł z mojego podwórka. Tak, z mojego. Gdzie ty, co ty robisz? No mojego. Moje, wypadł stąd. Kupiłeś? Wypadł stąd. Kupiłem. A co się to interesuje? Do widzenia. Interesuje mnie, gdzie mój pracownik będzie mieszkał. Do widzenia. Opuść ten teren, bo zaraz na policję zadzwonię. Nie, to ja policję prezent mam. A ja nie chcę twoich prezentów. Ale jak zobaczysz, to na cię padnie. No ej! Dobre, mam twoje ciuchy. A moje ciuchy to mnie tam nie interesują. Kupię dobra, sobie nowe. Mama ci kradnę. Łe! Zostaw!
Dobra, dzwonię. Dzwonię po chłopaku. Nie no. Otwieraj te drzwi. A fajnego ciapka masz. Podoba mi się. Sprzedasz? Nie na sprzedaż. Jak nie na sprzedaż? A to serio twoje? Moje. Kupiłem miesiąc temu. A co cię to interesuje? Miesiąc temu? Miesiąc temu. Skąd pieniądze miałeś? A odkładałem, za granicą było. Dobra, jak odwróć mnie było się, patrz na tą 30, ja tu wjeżdżam, bo coś na lawecie do ciebie mam. Mi się odwraca. A ja nie chcę nic od ciebie, człowieka. Dobra, muszę otwieram bramę, rozpakować. Nie dyskutuj. O, tu pan nawet już podziwia. Człowieku, będzie mi jakiś rumplet tu przywoził. Aktualnie rumplet to jest ta twoja BM-ka. Byś mi tam gadał. No, właśnie, Ale to ja już ze starym młodego gadałem, no ci tam kasę da. Ja połowę ci też dam. Bo oni tyle pieniędzy nie mają, sobie kupują nowe ciągniki, ja... A gdzie ty jesteś? A, ciuchy rozpakowuję. Jak ciuchy, jak tu paleta leży? No, a ja miałem dwie palety. A, no ja rzeczywiście. Dobra, zamykam bramę, żeby nikt nie ukradł. Dobra, proszę wyjść, proszę opuścić dom. A pokaż, jak teraz to fajnie nie masz. Mogę. Pokaż, jak to fajnie masz. A się zamknę. Teraz to. Ale ty masz elegancki salonik. A wejdź na ciacho. Ja bym sobie zjadł ciacho. To wejdź już sobie, wejdź. Dobra. Dawaj ciacho. Ty, ale dobre. Filiżanki dalej można widzieć? Ścianie? A pokaż. Patrz. W końcu będę musiał lepiej ode mnie masz. Człowieku, patrz. Ja tylko wersję. Telewizor. Telewizor, ale to taki amerykański. Nowoczesny. Ue. A tego to nie pokazuj. Tutaj tego. Czego? Wrogu. Bo to nielegalne. Nie, ja dobra, tego nie będę pokazywał. O, światło nawet ktoś mi podłączyli. Kuchnia duża. Ty tu będziesz z kimś mieszkał, czy samemu? Taka duża. Sam? Chyba. Może krywasz coś, masz jakąś panią. Dobra, chodź na dwór. Patrz co na lawecie ja stoi. Ja nie, człowieku. No zobacz co na lawecie się. Stoi. No co, zobacz, znów jakiś rumpel. No nic tu nie ma, no co ty. No co? Tam, tu. No i co? No i co? Kurwa. No i dla ciebie. Dla mnie? Nie no, dla mnie, wiesz? Na zafał widzowie schodzi mi tu. Ktoś musi tym jeździć. Wodę, czekaj, Boby. Szybko, wodę. Zablokuj, blokuj mnie tu. Przejść nie mogę, schudni. Dobra. Szybko wodę, gdzie ty masz? Dobra, z kranu szklankę, szybko masz. Uj, nie zdychaj tu. A daj to. O kurde. A to nie była woda! To spiritus był! Nie, no ale dobra, żyjesz. Chyba. Ty nie, lubisz. To nie dla mnie, ty mnie oszukujesz. No jak dla ciebie, no jak nie dla ciebie. To po co bym tu jechał i cały czas za tobą jeździł? Masz. Siadaj. Masz kluczyki, tam są już. Siadaj. Jak ja tym się zabiję? Tylko ci trochę czapka z daszkiem wystaje przez kask, ale dobra, może być. Tylko powoli cofaj. Najazd znajdź. Łe! No tylko uważaj, nie? To trochę koni ma. 750 jest. Się nie musiał z drzewa zdrapywać, nie? Ja się przejadę. Ale powoli. Ty, ale ty teraz spirytusu wyknęłeś, ty możesz? Nie wiem. Weź otwórz mi drzwi lepiej. Dobra, powoli. Bo to serio mam febru, ja już tym jeździłem. I poszedł. I już mandat. On się dymi z niego, chyba oleju bierze dużo. Dobra, otwieram tą bramę. Czekamy na niego. Ciuchy idę mu zanieść do domu. Paletę. Dobra. Ponosimy mu tu, gdzie on ma tą sypialnię. Tu miał gdzieś tą sypialnię, tu będziemy tutaj wnieść. Łe, ja się tu chyba tak nie wykręcę. Te drzwi trzeba zamknąć. O, poszedł, popper, ale te głośne. Chyba mu się spodobało, widzowie. Za BM-ko oczywiście też mu oddam pieniądze. Część, bo oczywiście część jeszcze od ojca młodego dostanie. Bo to wiecie, ja tylko tego nie zrobiłem. Czy ja w ogóle tego nie zrobiłem, zacznijmy od tego. Kwiatka mu to zostawię. Ziemi się nie rozsypało na szczęście. Zamykamy tą chawirkę. A tu jakąś ławkę, coś? Chcę usiąść? Nie ma. Chcę poczekać. Ale ciapko to amerykańskiego ma, jak to serio jego? Widzowie, w ogóle pracownik z tego gospodarstwa kupi. Czajcie to. Problem jest. Nie. Paliwa zabrakło. A, paliwa, dobra. To trzeba skoczyć. To czekaj, to dopcham. Już tam. To dopchaj.
ale paliwo to już musisz, albo czekaj, ja ci pomogę. Paliwo się skończyło. Witam panią. Dlaczego ona na awaryjnych stoi? Na pewno paliwo się skończyło. Paliwo, paliwo. Czy oleju już nie ma, bo on tak trochę oleju bierze. Nie wiem, właśnie kopcił. Ale on musi. Tyle mocy ma. Dobra, idź powoli tu. Zleciała se kuro, czy autko nie czasnęło. Taki chirurg dzisiaj mały. Okej. O. Jak, podoba się? Podoba się. Ale zaraz będziemy jechać na autostradę niemiecką. Przetestować. Chłopie, ty zabijesz na to. No to mnie nie będzie, niestety. Nie, będziesz. Dawaj tu nam tylko podwórko. Serio twoje jest? No moje, no. Co za drogo sprawa, co byś prowadził? No na razie nie mam pól. Na razie ale maszyny kupiłem od tam. Ale fajny kombajn. O, słyszysz, pa? Paliwa nie ma, ty oląduj mi. Nagrzany. Dobra, niech tu stoi na razie. No nie ma paliwa, byś nie wiedział. Co, prowadzić cię? A to oprowadź, jakby można było prosić. Mam nadzieję, że zgoda jest, bo za BMK też pieniądze ci dam. Hej. No dobra, nie chcę BMK-i. Chcę ziemię jakoś, bo potrzebuję ziemi. O, no to nie ma ziemi. Ale to ziemię to ci też załatwię na dzierżawę elegancko. Ja tutaj mam takie kontaktów, że chłopie. Jakie tu bramy zamknę, bo mnie denerwuje. No to tu kombaj Deutschwar. No elegancki. Taki no dopiero 3 dni temu sprowadzane wszystkie maszyny, bo od jakiegoś tam dziadka, co tam już wiadomo, już nie miał siły prowadzić, odsprzedawał wszystkie maszyny, jakie miał. No tak, tu jest Deutschwar. Elegancki. 3,2 metra header. Na razie taki mi wystarczy. Otwarty jest, ty, otwarty widzę. Otwarty. Ty, tu lepiej niż w Holandzie przecież. Chyba też takiego sobie kupię. Nie no. Header. No to tak, tu jest Honda. Lepiej jeździ niż wygląda. Wiadomo. Co? Tego to nie wiem, co to jest. To jest pożyczone. Tu jest ciapek. Ale ciapek to mi się podoba, też chyba kupuję dzisiaj w ciebie. Za John Deere'a. Dużego. Czekaj. Podpompować trzeba. Pompuj, pompuj. No bo jak to na prąd... O, elegancko. Na prądnicy chyba on jest, czy on jest na alternatorze? No, na prądnicy to chłopie, co ty chcesz? Dlatego nie powiem. Ale ładnie stuka. No, ale ładnie chodzi. Dobra, zgasić, bo paliwa nie będzie. Właśnie. Tu wiadomo, kibelek. Gdzie masz kibelek? Muszę zamknąć. O, a, nie. W domu i tu. Tu jest rapra dla mnie, jak będę na dworze, a tam wiadomo. Tak, tu jest... Chyba nie... A, tu jest... I co tam stoi? 60. 60. Yeah, ale fajna. No, nie, tylko no, ona już... nie ma akumulatora i nie odpalimy jej niestety. A ona już tu stała, czy co? Powietrze nie, no, ma. Kupiłem właśnie. Wczoraj dopiero ona przyjechała, jako ostatnia. Ale tu widzę, że no, masz trzeba maszyny się jakieś załatwić. Zaraz załatwimy. Bo telefony już masz całe maszyny. No i ostatnie dwie maszyny to przyczepię tutaj, o. O, ty, ale... takie nietypowe. Widzę właśnie, że chyba się nudziło komuś z tym malowaniem. No, jakiś tam tego dziadka syn, czy tam wnuk malował sobie, o. I tyle, aby przyczepki też masz? No to maszyny no, BMK nie ma. Nie ma problemu. BMK jest na złomie. Jak na złomie? No silnik ty, poszedł. No to ja ją kupuję. Silnik zapadł się. No znaczy nie na złomie, no patrz. Gdzie ona jest? Tu ją mam. No to zaraz ładujemy ją na lawetę. Jadzie na naprawę. Patrz. Silnik zapadnięty. A, chłodnica tu wygięta. Ajajaj, jest młody. Dobra, ile chcesz? Nie, ja sobie ją naprawię. No to ja ci dam pieniądze. Nie no. Ale maszyny oczywiście ci tylko załatwię te numery, nie? Bo reszty to ci nie załatwię, nie przesadzajmy. Ja to zbankrutuję. Aż tak no, dobrodusz nie jestem. Teraz mogę się zajmować też maszynami, będę sobie naprawiał. Warsztat w końcu. Mam to przeznaczę na warsztat, jakieś klucze czy coś. No, elegancko. Będzie elegancko. O, światełko. No prąd już jest, właśnie, bo wczoraj nie było. Ale załatwiłem. No to tyle no. Łe! Ty, duchy! Duchy! Czekaj, ja światło zgaszę, o. Dobra, wychodzić, bo... Nie, ale ciekawe tu masz. Dobra, zamykaj to. Ciekawe no masz. Chyba. Nie sądziłem, że gospodarstwo będziesz swoje zakładał. Tak by jakieś tam usługi byś chciał, nie? To zrobimy, nie mam problemu. John Deere'em jadę. No właśnie, ty będziesz tego ZTS na sprzedaż.
Znaczy powiem ci tak, ja mogę ci na pewno ci mogę sprzedać małego, bo małego chyba będę sprzedawał. Ewentualnie jakbyś chciał. Nie, ale. Nie no, John Deere'a nie, ale Zetora małego, tego co mam przy faszowozie. Ewentualnie, no jakbyś nie wiem, chciał, to dużego ZTS-a też bym ci w stanie sprzedać jakoś. Tylko jeszcze na razie nie, tak na wiosnę. To rynówkę nie, bym zostawił. No. Rynówki się nie da, bo rynówka to zaraz 200 koni ma, to ja ją zostawię chyba. Mojego bym mógł kupić, bo ten będzie aby tutaj domowe robił, nie? Na podwórku coś tam, dla miato czy coś. No. Do krówek właśnie, czy coś tu, jakieś szczepkę, coś. Taki do luźnych. Elegancko tu masz. No elegancko, pusto. O nie elegancko. To John Deere, no to. Ale się załatwi maszynę, spokojnie. A już dwa ja już dzisiaj chopię na Oliksie wszystkie oferty są moje. Zobaczysz. O, zima, pusto, drzewo jakieś takie o. No widzę. Aby jakieś... krzaki. Ale wiesz, no to. To... No właśnie straż powiedziała, no to... że mam je nie obalać, bo albo poleci na chatę, albo na jakiś no właśnie, budynek, bo to tak... nie opadł. Ewentualnie, że je ścinasz tak po kolei. Tam wiesz, te gałęzie wszystkie. Nie no, powiedziałem, ale dobre jest, ale grube. Ty, by się tak w piecu no. paliło. Mówią, że zdrowe, no nie opłaca się ciąć, wiesz? Właśnie nie, że takie ładne. Ale to... One ma 19 metrów chyba, wiesz? Wysokości. No to dużo. No ale dobra, to co, zgoda? Ja cię na roboty potrzebuję. Najlepiej jakbyś się jakąś osobę załatwił. Ja już nie potrzebuję roboty. No ale to te maszyny będziesz miał za robotę. A, to chyba, że... no bo ja też pracuję już... Kościół remontuję, no nie wiem, czy wiesz. A widziałem, kościół, no, że tam. Remontują to. No. Ty, a właśnie, mam pytanie do ciebie. Jakie? Bo ja tak wszystko tralala, prezenty nie, ale ja problemy mam. Jakie problemy znowu? Znasz mafię coś z tej wioski? Mafię? Która tu przesiaduje? Czekaj. Mogę na chwilę? Co? No, na chwilę. Ale gdzie? Co ty robisz? Na chwilę się co ten. To dobrze. Halo, gruby. Kurwa, nie odbieram. No. Nie znam. Nie znasz? Nie znam. Nie znam. A jakieś ksywki mówili, coś? Nie, jakiś gruby i jakiś nie wiem, i drugi się nie przedstawia. Gruby. Nie znam grubego, nie. I jakiś, i chyba jakiś szef to był ogólnie cały. Szef. Jakieś kamery mi pomontowali, mówili, że jak rozmontuję to mnie ten. Już nie powiem co. Już mnie porwać chcieli. Nie, no. Już chcieli mnie zakopać, ale uciekłem. John Deere'a mi chcieli zabrać. Ale... Którego? Małego. A, no. A już kiedyś mi ukradli. Ale ja ją odzyskałem. To nic nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, o co chodzi. Na pewno. Na tak pewno, bo no. Jak gadali coś tam, ten, to jakiś krystek był. Jaki krystek? No nie wiem, jakiś krystek. Gadali coś o krystku. Mogę na chwilę do domu? No może na chwilę do domu. Tylko wezmę telefon z tego. Poczekajcie, coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje, poczekajcie. Ja sobie po to okno podejdę. Caku. Halo. Gruby, co ty pie... Czemu podzielasz się jemu moje imię? Krystek, ty mądry jesteś? Dobra, będę ci się na bazie, to zobaczysz. Jaki Krystek? Miałeś na mnie mówić cichy, a nie. Cichy, ale spokojny. No. Jeszcze raz to zobaczysz. No, dzisiaj będę na bazie, to zobaczysz. Zaraz będę jechał. Dobra. Szefowi powiem, to ci wpie... no. Co wie? Najbardziej trafiłem, dobrze. Jestem. Tam, kolega dzwonił, ten mechanik, co ze mną remontował rynówkę, no. Mówi, że tu będziemy części przeprowadzać, bo będzie teraz u mnie tu warsztat. A masz jakąś maszynkę do remontu? Maszynkę do remontu czy jakąś mam? Nie mam żadnych. Ja wszystkie starożytne. Tego jelenia małego byś przyprowadził, żeby nie ukradli, może. Ale no, kluczyki nie wymają, ale ja mam zapasowe. Ja go teraz będę kluczył. Zapasowe masz? No mam zapasowe. Czekaj. Chłopaki, tu ja. Ma zapasowe kluczyki do John Deere'a. Dobra. Przyjąłem. No, jestem. To dobra, to ja będę chyba leciał, wiesz, bo ja muszę do nawet jeszcze się oddać. No ja też muszę, bo tam kolega czeka namrowana, to będzie impreza. Będzie... nie będzie, ten będzie Marek. To ja może też przyjdę, co?
Gracem będzie. No, możesz przyjść. To dobra. Jak chcesz. Będę. Dobra, na 22. Dobra. Na 22. A, nie, 20 bądź. Dobra. To szybciej się zacznie. Dobra, ja lecę, bo tam czekają na mnie. Dobra. Halo, chłopaki, jadę tam do was. To mi znowu ciekawe. A. Nie będę trafił, że to chyba nie udało się. Dobra, trzeba jakiś plan przyszykować. Żeby to z tej mafii się pozbyć. Jak oni już cały czas będą na mnie siedzieć, nie chcę, żeby mnie dorwali. Trzeba stare kontakty widzowie odnowić. Żeby były. Jadę tą lawetę na razie na gospodarstwo, ja żonę lawetę na razie nie muszę dawać. No widzowie, nie wiem. Widać, że chyba jednak jest zamieszany w to. Słyszeliście zresztą rozmowy z telefon, co tu się dzieje. No i teraz pytanie, czy trzymywać z nim to, albo powiedzieć mu prosto w twarz, o jedzie, ale czemu mi po polu jedzie? Nie wiem, czy utrzymywać, czy jakoś, nie wiem, zapytać się, żeby to anulował, czy jakieś stare kontakty odnowić, czy coś, a czemu on tam stoi? A czemu tu skręca? Nie wiem, widzowie, napiszcie, co o tym sądzicie, czy faktycznie coś tu, nie wiem, kombinować, czy... Czy jakoś ja mam tu stare kontakty odnawiać? A po co przyjechał? Bo mówiłeś o jakichś kamerach, nie? No. A masz jeszcze tutaj na gospodarstwie bug, masz, to ja nie będę pracował. Tak ci powiem. No ale ja ich nie mogę zdemontować, bo mi no, krzywdę zrobił. Tak, a ja zobaczę. Czy by mi chcieli jakieś powybijać, ale na szczęście nie powybijali. Tu jest jedna chyba. Tam na ogródku tu jest jakaś chyba jedna. Tu gdzieś się. Takie wszystkie są wszystkie kamery, tak? Jeszcze nie są. A po co ci w ogóle wiecie, bo to taka, gdzie te jakieś kamery? Na co to, żebyś pracował? No to trudno, no. Ciebie raczej nie będą zainteresowani tobą, tylko mną. No nie wiem, bo jak ci wyśla, to mnie też chyba. Dobra, ja muszę zaraz lawetę jechać, oddać, idę zjeść szybko ten obiadek i lecę oddać lawetę. A kiedy tak mniej więcej ci nie będzie w domu, tak, na cały dzień? No nie wiem, no w robotę. To ja bym się... No ja się zaopiekuję wtedy gospodarstwem, wiesz, żeby nikt ci tu nie wrąbał się, jak masz już kamerę, to wiesz, będą wiedzieć, jak kogoś ale nie ma. Ale to nie wiem, bo ja właśnie będę jakoś wybierał tutaj, żeby stąd całkiem, wiesz? A na dożynki? A, to dożynki dopiero... No, chyba trzy rok, pory roku pomyliłem. Zapomniałem, że to grudzień dopiero. No dobra, to nie przeszkadzam. Dobra, to ja tu zaraz obiadek jem i jadę, nara. Nara. I co, no... Coś cię jest podejrzane, on jest bardzo podejrzany, słyszeliście, na pewno ma powiązania z tą mafią. Ale po co? Nie wiem, czy jakieś stare kontakty odnowić? Jeszcze mu zdychła taka baryna, zaraz przyjdzie, że mam mu pomóc. Co on tam robi? Kurde, odpal! Zadziałało. No widzowie, no nie wiem, no co... O. Kurry. Ty, ale gdzie on jedzie? Dobra, widzowie, on na pewno opowiązany z tą mafią, słyszeliście zresztą. Pewnie jedzie do nich. Nie wiem, widzowie, napiszcie co o tym sądzicie, czy jakąś, nie wiem, czy jakiegoś... stare kontakty odnowić i jakoś, nie wiem. Ale jak mam unicestwić, jak to jest mafia? To jest ciężko będzie chyba, no ale dobra. Napiszcie widzowie, co o tym sądzicie. Coś tu będziemy musieli pokombinować. To by było na tyle, aż wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz subika z dzwonem, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Napiszcie też hashtag mafia, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, albo hashtag oszustwo. Wiecie, pracownik coś tutaj ściemnia. Ja sobie tutaj zjem obiadek. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć.